A modlimy się w tym tekście żołnierzy 34. piechoty i ich rodzin. Z wami niech cieszą się oglądaniem Boga we wspólnocie świętych, żeby nie prowadził Bóg pokoju i jego łaskę. Zapraszam do wspólnoty. Wszechmogący Boże, Twoje słowo wszystko uświęcam. Prosimy Cię, pobłogosław tę tablicę, miejsce modlitwy i pamięci żołnierzy 34. Pułku Piechoty. Niech ono będzie błogosławione Twoim imieniem. Ich przyjmij do swojej chwały i wspólnoty świętych, a nam daj siłę, abyśmy byli godnymi ich spadkobiercami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jestem zaszczycony jako prezydent miasta, mogąc reprezentować białską społeczność w tak podniosłym momencie, gdy to właśnie szlachetnych, pięknych przedstawicieli naszej społeczności postanowiliśmy uczcić w ten wyjątkowy sposób. To nie jedyna droga, jaką staramy się przywracać i kultywować pamięć o bohaterskich żołnierzach 34. Pułku Piechoty, o ich związkach z Białą Podlaską. Jesteśmy, proszę Państwa, w roku szczególnym. W roku, którym celebrujemy stulecie zwycięstwa odrodzonego państwa polskiego nad nawałą bolszewicką. 3 dni temu świętowaliśmy stulecie Bitwy Warszawskiej, bitwy, która słusznie w kartach historii jest nazywana jedną z kilkunastu bitew, która zmieniła losy świata. Pułkownik Jerzy Kadę, syn byłego żołnierza zawodowego 34. Pułku Piechoty. Syn, czyli rozumiem, że imię i nazwisko taty jest na tablicy. Jest, Władysław Kadę. Ojciec. Czym się zas... Instruktorem strzeleckim najpierw w służbie zawodowej. Był reprezentantem pułku w zawodach strzeleckich na różnych szczeblach, a przed samą wojną został szefem kompanii przeciwpancernej pułku. 34. Pułk Piechoty w Białej Podlaskiej. Jaki to był pułk, jakie to było miasto wtedy? Proszę Pana, ja bardzo mile wspominam, bo kończyłem tutaj liceum ogólnokształcące Kraszewskiego. Czasami uczestniczyłem statusem, chociaż miałem wtedy 4 lata, ale uczestniczyłem w szach polowych, jak pułk tutaj gdzieś w okolicy prowadził ćwiczenia. I pamiętam to tak, nie, no to pozostaje do końca życia, wspomnę. Jaka była tragiczna historia Pana ojca? Tatusia, jako poborowy ze Zduńskiej Woli został tutaj wcielony do 34. Pułku Piechoty w 1927 roku. I po skończeniu służby został na zawodowego i był instruktorem strzeleckim. Tatuś po tej marcowej mobilizacji i przeszkoleniu 3-miesięcznym tutaj na miejscu został z pułkiem dyslokowany na Pomorze. Bory Tucholskie. Później, bo początkowo nad jeziora Koronowskie. I tam rozpoczął walkę z 1 września 1939 roku. Pod Chojnicami nas celowniczy statusi jednego z działek 37 mm, bo to były działka robione w Polsce w 2 zakładach na licencji Boforsa, zastąpił celowniczego rannego, no i skutecznie zadziałał, bo na pogrzebie tatusia usłyszałem od tatusia kolegów, że zniszczył 4 czołgi, wie pan. No wtedy to były nie takie czołgi, jak teraz wiemy.
i dostał się do niewoli w Borach Tucholskich. Tam został pułk rozbity, ale nie całkiem, bo jeszcze później brał dalej udział. I jak się dostał do niewoli, to zachorował na zapalenie stawów, to jest tak zwany isjarz, i w 1941 roku został przywieziony tutaj do Białej, do rodziny ze szpitala. Na rekonwalescencję. Nie da się to, bo to Niemcy, wie pan. I co ciekawe, bo nazwisko tu odegrało wielką rolę, bo to nazwisko jest znane w Niemczech. I bo korzenie nasze to są z czasów tutaj w Polsce, z czasów napoleońskich. Było kilka armii niemieckich, tylko pod różnymi nazwami, tam szwabski i tak dalej. Był żołnierzem, pod Smoleńskiem został ciężko ranny i był leczony. I jak się wycofywała armia napoleońska, to ten ranny praszczur był w szpitalu w Sieradzu. I tam poznał Polkę i ożenił się. No i stąd to nazwisko w Polsce. Wracamy do historii taty. Jest z Białej Podlaskiej, 1941 rok, przyjeżdża tutaj do rodziny. Niemcy odsyłają do domu i co się dzieje dalej? Tatuś, koledzy bardzo pomagają tatusia. Tatuś jest zatrudniony, znaczy zatrudniony, zgłasza akces do 34. Pułku Armii Krajowej i z 34. Pułkiem Armii Krajowej uczestniczy w mobilizacji tam i marszu na Warszawę, bo nie wiem, czy panu znana jest ta historia. Pułk rozpoczął, znaczy dywizja, 9. dywizja została częściowo zmobilizowana tu na tych terenach i poszła na pomoc powstaniu warszawskiemu. I pod Siedlcami NKWD rozbroiło. Tatusiowi się udało nie wpaść w ręce NKWD, ale NKWD tatę poszukiwało. I sąsiad nasz, bo mieszkaliśmy na ulicy Janowskiej, sąsiad nas, syn pana Leguta, to też taka znana postać, bo był przez wiele lat woźnym w liceum Kraszewskiego. Cześć. I sąsiad wpadł, syn tego sąsiada, mówi: panie Gata, po pana przyjechało NKWD. I tata za nakrycie i w pola. I tam przebywał przez jakiś czas. No w każdym bądź razie nie złapali i nie wywieźli. Bo jak państwo wiecie, dużo żołnierzy Armii Krajowej 34. Pułku zostało wtedy złapanych i wywiezionych na Sybir. Wracali już w latach, końcówka lat 40. pierwszej. Tu PUR był, jak szkoła numer jeden była, nie wiem, czy pan kojarzy. Tu kiedyś, bo tu nie, trochę inaczej to wyglądało. No i tutaj pamiętam, jak poprosiliśmy tych żołnierzy, którzy wracali z Syberii, tu ksiądz Barbasiewicz, wspaniały kapłan, mnie uczył religii do matury, jak powiedział, że prosi o Boże Narodzenie za pasem, żeby na Boże Narodzenie przyjąć po kilku i po polsku ich. No i tak było. No i dumny jest pan ze swojego ojca? O, bardzo, bardzo. Nie tylko dobry żołnierz z tego, co wiem, wie pan, ale wspaniały ojciec. Pomimo, że z bratem, bo miałem brata, który nie żyje, bo też był wykładowcą w oficerskiej szkole uzbrojenia, kapitan, ale jest z rodzicami pochowany, absolwent Politechniki Warszawskiej i był wykładowcą tam w Olsztynie, więc wie pan, myśmy o
obaj mieli szczególne względy u taty, bo nigdy nas tam ani pasek, ani mamusia nieraz tam, tatuś nie. Serdecznie za tą rozmowę dziękuję, życzę dużo zdrowia jeszcze. Dziękuję. I cieszę się, że takiego momentu żeśmy doczekali i mogliśmy się z panem spotkać tutaj i porozmawiać. No tak. A chciałem jeszcze zaznaczyć, bo często jak tam uczestniczę w różnych spotkaniach, to niektórzy pytają się, jak to się stało, że dosłużyłem się takiego stopnia za komunistów. Ja, proszę państwa, nigdy nie należałem do żadnej partii. I moja droga wojskowa to zaraz po maturze jestem absolwentem oficerskiej szkoły inżynieryjnej, saper. Saper mam. Myli się tylko raz. Tak. No ja miałem też taką przygodę, tylko dzięki Bogu wyszedłem z tego cało. No i później Wojskowa Akademia Techniczna i tak dalej. Skończyłem nadzorując polski przemysł w rejonie. Mam ten honor, że mój dziadek, jego nazwisko widnieje na tej tablicy. Ale tych nazwisk jest więcej. Los tych ludzi był bardzo różny. Ale wszyscy, myślę, bez wyjątku, mogą stanowić dla nas wzór i dumę. Tak jak mój dziadek stanowi dla mnie też podstawę do dumy. Chciałbym, żeby właśnie postawy tych ludzi, bo ci wszyscy inni, którzy są na tej tablicy, na pewno legitymują się podobną drogą. Chciałbym, żeby to była dla nas wszystkich postawa godna naśladowania, wzór, którego obyśmy nigdy nie zapomnieli, obyśmy zawsze mieli możliwość się właśnie takim wzorem w życiu kierować. I wierzę, że tak będzie. Cześć ich pamięci.